sobotę 5 listopada. Witam Was, drodzy, serdecznie. Pozdrawiam z Katowic hasłami dzisiejszego dnia. W drugiej Księdze Kronik, w 20 rozdziale, 6 wierszu, tak czytamy: Panie, w Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Apostoł Paweł w 8 rozdziale listu do Rzymian napisał: Jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Człowiek już tak jest skonstruowany, tak jesteśmy zaprogramowani, wychowani, że chcemy mieć kontrolę, chcemy mieć poczucie sprawczości, chcemy decydować. To daje nam w pewnym sensie poczucie bezpieczeństwa. Kiedy myślimy, kiedy nam się wydaje, że mamy wpływ, że my decydujemy, że wiemy, co się stanie. Ale bardzo łatwo ten nasz pogląd, te nasze myśli, oczekiwania są weryfikowane przez świat, przez życie, przez inne elementy Bożego stworzenia tego świata, w którym żyjemy. W tym tygodniu jeszcze przeżywaliśmy pamiątkę umarłych, pamiątkę świętych pańskich 1 listopada i ten dzień także przypomina nam, że w rękach Pana są nasze losy, że nie mamy wpływu, nie mamy kontroli, że wszystko przemija, przemija ludzkie życie, które może skończyć się niespodziewanie. Wtedy, kiedy wydaje nam się, że pewnie stoimy, łatwo jest wtedy upaść. Kiedy człowiek funkcjonuje w takim przeświadczeniu, może się załamać, może właśnie upaść, może popaść w wątpliwości, w pewien marazm życiowy. Ale uświadomienie sobie, że nie mamy kontroli, że nie mamy pełnej władzy nad sobą, nad tym światem, może być też pocieszające, paradoksalnie. Bo ta moc, ta władza jest w ręku Boga. W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Bo Chrystus zwyciężył. Chrystus pokonał grzech, śmierć i władzę szatana. To nasz Bóg jest naszym Panem, Stworzycielem, Zbawicielem i Uświęcicielem. On ma moc. Dlatego i my za apostołem Pawłem wyznawajmy, codziennie wyznawajmy: jestem tego pewien, że nic nie zdoła mnie odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Zatem ruszając w kolejny dzień z różnymi niepokojami, może czasem nawet z lękiem, idźmy, mając z tyłu głowy, pamiętając, że Bóg jest z nami, że jesteśmy mocno trzymani w ręce naszego niebiańskiego Ojca, że On nas poprowadzi, że On nas wzmocni, doda nam sił. Przede wszystkim, że nic nie jest nas w stanie od Niego odłączyć. Tej wiary, tej pewności, tej nadziei nam wszystkim na ten dzisiejszy dzień życzę. A pozwólcie, że zakończę również zawartą w książeczce z Biblią na co dzień modlitwą z Surinamu. Współczujący Boże, jest tyle nędzy na świecie i w nas samych. Często wydaje nam się, że to ciężar ponad nasze siły. Zachowaj w Twojej miłości zarówno nas, jak i tych, którzy są pogrążeni w mroku, zrezygnowani. Wskaż nam, jak możemy ich podnieść na duchu, umocnić i spróbować zrozumieć. Amen. Dobrego, radosnego, błogosławionego dnia w pewności, że Ty i ja, siostro i bracie, jesteśmy w Bożym ręku. Z Bogiem.